Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Jacek T. Gdyby ktoś nie wiedział, dużo ludzi już wie, że jest fajnie. Jestem tutaj pod Kaliskim, tym budynkiem ZUS-u. Potrzebuję świadectwa, żeby tam do szkoły uderzyć i tak dalej. No ale to już tam bardzo miło zostałem obsłużony dzisiaj. Świetną robotę wykonują pracownicy. Jest dobrze. Zobaczymy, co będzie dalej. No i teraz tak. Chciałem po prostu, żeby pan komornik miał więcej pieniędzy, bo jest biedny. I dlatego sędziego też, żeby jakoś żyli w naszym państwie godnie. No to po prostu chciałem, żeby tą rentę moją, tą chorobową, zabrali całą. Tam tylko, żeby zostawili, no, 7 zł, powiedzmy, że tam 8, bo potrzebuję konto, opłat, czy konto posiadam, także jestem bezdomny, jest dobrze, nadal, szkoda, że tylko władze jak na razie nic nie robią. Władze wolą pić kawę, jeść pączki i grać do nączki. To, co się dzieje, naprawdę. O. Żeby nie być gołosłownym. Jest. Tutaj byłem. Zrobiłem sobie cyrku, jestem spokojny. No bo trzeba być spokojnym po prostu. Tak twierdzi dużo osób. Dlatego będziemy teraz spokojni. Będziemy gasić wszystkich uśmiechem. Jeżeli na to zasłużą. Także piękny słoneczny dzień, udajemy się dalej, będzie się działo, polecam, Jacek T.